Mieliśmy też zapytanie od pacjenta, który jest fotografem i pyta się, jak szybko może powrócić po laserowej korekcji wzroku do pracy. To wszystko zależy od. Zabiegu, od typu zabiegu, który wykonamy, jeżeli wykonamy metodą, zabieg metodą femtolazik, to ten pacjent może wrócić już następnego dnia po zabiegu do pracy. Jeżeli jest to zabieg powierzchowny, to trwa to oczywiście o wiele dłużej, może to trwać tydzień, dziesięć dni, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Metodą smart side... Czasami następnego dnia, czasami może to trwać tydzień, czasami może to trwać nawet 10 dni, 2 tygodnie. Dlatego jeżeli komuś bardzo zależy, aby powrócić jak najszybciej do pracy, to numer jeden jest FemtoLazik, alternatywą jest SmartSight i zabieg powierzchowny trwa najdłużej.